czasie konferencji Perspektywy 2010 chcieliśmy przedstawić naszym klientom pewną filozofię zarządzania, filozofię podejścia do rozwoju biznesu w oparciu o rozwiązania informatyczne. Przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne na rynku, bez wątpienia zmuszone są do korzystania z nowoczesnych narzędzi zarządzania. Generalnie wśród kadry menedżerskiej utarło się już takie zdanie, iż narzędziem tym bez wątpienia może być controlling, zarówno ten operacyjny, jak i strategiczny. Skorzystanie z informatycznych systemów zintegrowanych. Przy czym nie myślę tu już tylko i wyłącznie o systemach informatycznych klasy ERP, a głównie o instrumentach Business Intelligence, które to niosą za sobą ten nowy zakres wiedzy, a także przede wszystkim narzędzi, które wspomagają nas przy tych bieżących operacjach. Systemy Business Intelligence prowadzą menedżera do rozwiązania problemów, które wiążą się z obsługą licznej rzeszy danych źródłowych, które oczywiście pozwalają podejmować mu szybkie decyzje. Właśnie ta szybkość tu jest chyba najistotniejsza. I myślę, że systemy Business Intelligence pozwalają nam na to, aby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem. Oczywiście pozwalają tworzyć wielowymiarowe zestawy raportów, które wykorzystywane są później przez różne osoby w przedsiębiorstwie. Myślę, że te systemy Business Intelligence są wykorzystywane właściwie w każdej branży, nie ma tu znaczenia, czy to jest przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowe czy handlowe, jako że są to uniwersalne narzędzia pozwalające głównie wykorzystać posiadane dane, które generuje nam system ERP właśnie do podejmowania znaczących decyzji.